niebawem będziemy świętowali Dzień Matki. Nie zapomnij o podarunku dla swojej mamy, mamuśki, mamuni, mamulki. Nieważne, jak odmienisz słowo matka, najważniejsze, jak mocno ją kochasz. Dzień dobry, witam ze Świetlicy Wiejskiej w Lipsowie. Nazywam się Urszula Nosakowska i chciałam Wam przedstawić, jak prosty, a słodki można przygotować wystrój na Dzień Mamy. Zapraszam. Do tego potrzebne są nam kolorowe serwetki. Mam przepiękny zielony, żółty, niebieski, który jest dwustronny. Karteczki kolorowe. Do tego tylko nożyczki, klej i jeszcze recepturki. I tak w taki sposób można przygotować tak przepiękne kwiaty, w jakim tylko kolorze się chce. Mam serwetkę, którą przetnę na 4 równe części. Czyli tnę ją raz, tą połówkę przecinam jeszcze raz na pół, czyli żeby mi tu wyszło prosto, to składam ją w środeczek i tą drugą część naszej pięknej żółtej serwetki i teraz, kochani, każda serwetka ma takie kropeczki po boku, więc układamy sobie w ten sposób, że tu widać te kropeczki, kolejną tą ćwiarteczkę serwetki musimy już przełożyć tak, czyli mamy tak i tak i kolejny ruch, ponownie ma było tak i tak, a teraz będzie tak i tak i ostatnia, która łączy nam się z tą, mamy tak i tak. I takie 4 części tej serwetki robimy z niej harmonijkę, czyli składamy do środka i odwracamy w drugą stronę i aż tak do samego końca, po prostu powstanie nam taki wachlarz. Pięknie się układa nam serwetka. Proszę bardzo. O! Mamy taki wachlarz. Składamy go na pół. Czyli łapiemy sobie środek, na ten środeczek zakładamy recepturkę. To będzie o. I jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Tu zgiło się. Wycinamy z jednej i z drugiej strony ten wachlarz, zaokrąglimy sobie, tu już przygotowałam wcześniej, zaznaczyłam długopisem, z jednej i z drugiej strony wycinamy. Pięknie. I drugi. Rozkładamy ten nasz wachlarz, rozdzielamy każdą jedną część,
Tylko jest jeszcze jedna taka uwaga, że jak rozdzielimy, one po przecięciu się tak połączą, że trzeba pomalutku, proszę. Tak, to mamy tak z jednej strony. I teraz z drugiej strony łączymy, żeby powstało nam takie roztrzepany kwiatuszek. Do tego kwiatuszku, o, tu jeszcze się też skleiło, nie rozdzieliło się, proszę. O. I tu musimy pamiętać jeszcze, żeby jedną stronę łączyć z drugą, żeby nam się układało to w taką całość. Prostujemy. I żółty kwiatek, goździk, mnie przypomina bardziej żółtą, ładnie piwonię. Do tego możemy przykleić listki, które wcześniej też przygotowałam, dlatego tak jak wcześniej wspomniałam, potrzebne są nam kolorowe karteczki, czyli zwijamy na pół i nożyczkami wycinamy listek. Może troszeczkę przyszeroki, to go zwężymy. Mamy piękny listek. Przykładamy, przykleimy. I tak przygotowane kwiatuszki możemy zrobić wystrój dla mamusi w takim kolorze, w jakim sobie na przykład mamusia jaki kolor uwielbia lub jaką chcemy zastawę. Przygotowałam tu wcześniej w kolorze niebieskim, do tego są wiosenne, przepiękne szafirki. Na pięknym takim słupeczku z brzozy bardzo ładnie wygląda. To jest jednokolorowa. A tutaj, jak wcześniej wspomniałam, to jest taki kwiatuszek wychodzi dwukolorowy. To jeszcze pokażę z serwetki, która jest z jednej strony niebieska, a z drugiej strony jest biała. I po wycięciu wychodzi nam taki dwukolorowy. Następnie możemy zrobić w przepięknym kolorze żółtym. Tu możemy listki jeszcze dołożyć, proszę bardzo, żółte kwiatki. Lub przepiękne mamy tulipany. Tak piękne, do tego możemy właśnie zrobić różowe, biało-czerwone kwiatuszki, do tego dać romantycznie świeczki w tym kolorze i życzę miłej zabawy i myślę, że rodzice będą najbardziej, rodzice, mama najbardziej z tego prezentu zadowolona. Dziękuję bardzo.